Raz. Wbijamy na wizję. Cześć, witajcie. Oczywiście kaweczka musi być. Szybki powrót z pracy. Dziś dwie paczuchy właśnie odebrałem, ale pokażemy jedno z nich, żeby się nie pogryzły, co nie? Druga będzie w innym odcinku. Założyłem sobie takiego, kurde, zdechłego kota, ponieważ strasznie leje. Mam nadzieję, że nie będzie słychać. Dwie paczki, jedna większa, druga mniejsza. To zostawiamy, otworzymy tą mniejszą. Temat taki... Nóż. Jakiś nóż. Temat taki ciekawy dla użytkowników i maniaków miar zwijanych. Ciekawy temat wam dzisiaj pokażę. Ciekawego producenta. Będzie taki, o takie otwarcie paczuchy. A potem będziemy omawiać te miary, ponieważ naprawdę wpadły mi one w oko. Sklep ABC. Nie wiem, czy kojarzycie, jak nie kojarzycie, to już kojarzycie. Jest to sklep profesjonalny z narzędziami profesjonalnymi, głównie DeWalt, ale również Makita, Wicha, Vera, Bako i tak dalej, Stanley, ale również taki producent jak Kameleon chyba. I dziś wam pokażę ciekawy temat właśnie tego producenta, miary zwijane, które naprawdę są bomba. Złożyłem fajne zamówienie, no i zaglądamy. Jak widzę, oczywiście chłopaki, jakieś gadżety. Wow, pierwszy temat, pierwsza czapka od Makity na warsztacie. Poczekajcie, jak się wygląda, może być. No Dasi na razie odchodzę się na bok, będzie Makita. Dobra, to jest taki pierwszy temacik. Drugi temacik, co my tu mamy? O pany, kubeczek, będziemy pić kawkę. Kubeczek od ABC, nie wiem, czy to będzie widać. Więc, no dobra, z DeWalta nie będę przelewał. Będzie innym razem. Fajnie. Mamy kubeczek, miło. Będzie w czym pić kawkę. No i temat jest taki, tak jak mówiłem, Kameleon. Kameleon, zobaczcie. Jest to jedna miara. Bardzo ciekawy temat. To jest Quick Drive, czyli mocowania do miar zwijanych. Za chwilę to będziemy odpakowywać. Co my tu jeszcze mamy? A, piąteczkę. Taką ładną, zobaczcie. Wersja to jest Eco. Czekajcie, to światło takie słabe. Może ja tutaj zrobimy to inaczej, żeby to miało lepsze podświetlenie. O, od razu lepiej. Voilà, Kameleon. Co my tu jeszcze mamy? O, coś dla fanów. Mega. Żona będzie zadowolona. Przynajmniej skorzysta. I temat dnia, który najbardziej mnie interesuje, to jest najnowszy Kameleon LED z podświetleniem LED. Powiem wam, że już jestem pod wrażeniem gabarytów. I tak to się prezentuje. Kameleon. Jest to ciekawy producent miar zwijanych, tak jak mówiłem, różnego kalibru. To są takie miary najbardziej powszechne. Ja jeszcze dzisiaj na stronę ich zajrzę. Jeszcze chcę zamówić jeden model, jakiś 20
nie 20, 30, jakieś 2 cm taśmę, ponieważ te modele są 25 mm oraz to jest 19 bodajże. Ale zobaczymy, jak to sprawdzi się w przyszłości. Taka jest standardowa, jest to taka wersja eko, tak jak mówiłem. Czekajcie, tylko ściągam już. Bardzo fajna, wygodna, malutka piąteczka. Druga klasa dokładności oczywiście. No powiem wam, że naprawdę bardzo fajna i przyjemna, jak takie Hultaforce, których ja używam, lub Milwaukee. Naprawdę spoko. A że Milwaukee ostatnio, jak to się mówi, swój żywot straciła już po 3 latach, tam 2 latach, no to pora było znaleźć jakąś inną piąteczkę, a ta jest naprawdę bardzo, bardzo wygodna i niedroga przede wszystkim. Kolejny temat to już jest model taki bardziej bajerancki, czyli 5-metrowy. 5-metrowy z magnesem. Tak jak mówiłem, taśmy mają 25 mm szerokości i tutaj mamy magnesy i taki ciekawy chwyt od góry, zobaczcie. Taki inny, co nie? Oczywiście taśma dwustronna, żółta. Powiem wam, że jestem pod wrażeniem wagi. Wagi tej piąteczki, ponieważ ta miara waży zaledwie 280 gram, a na przykład Stanley 5-metrowy waży 344 gramy lub ta Airluka 293, więc albo na przykład Pro 413. Wiadomo, że tu jest taśma 32 mm, tu jest 25, ale ogólnie nawet gabarytowo, zobaczcie, jaka jest różnica między gabarytami, więc naprawdę jestem w szoku. Naprawdę bardzo fajna i wygodna miareczka. Widzę 2,40 i się nie łamie. 2,40, 2,30. Spoko, naprawdę leciutka, fajna, z klipsem oczywiście do paska. No i ten model, który najbardziej interesuje, czyli z podświetleniem LED. No wyciągaj się. Czekajcie. Spakujemy. Sam jestem. A poczekajcie, bo tu blokada jeszcze jakaś. Dobra, jest. gram. Ale podbierzmy pod uwagę, że to jest model 8-metrowy. 8-metrowy. Weźmy stada. 358 gram. Stad 5-metrowy. A weźmy najnowszego stada Magnetica. Stada Magnetica. 5-metrowego oczywiście, który waży 416, a tutaj 452. Zobaczcie, jaka jest różnica gabarytów. Stat jest kapkę większy i nawet szerszy od Comelona. Od Comelona 825. Jest to miara oczywiście tutaj, jak widzicie, bez magnesu. Mamy tutaj podziałkę dwustronną, góra-dół, białą. Ale powiem wam, że mega. I oczywiście mamy podświetlenie LED, ładowanie USB, micro USB. No, micro USB, plusy i minusy. Ale powiem wam, że naprawdę mega. Blokada bardzo dobrze pracuje. Sprężyna dość mocna. No i gabaryty. Powiem wam, że nie czuję się tej 8 w ręce w porównaniu do na przykład Milwaukee. Więc bardzo duży plus jak dla takiego sprzętu.
Z takich parametrów technicznych, jeżeli kogoś będzie interesowało, to guzik mamy od spodu, tutaj mamy przycisk, który zwalnia światełko, zobaczcie. I tutaj mamy baterię 90 mAh 3,7V od plus 10 do minus 45 stopni. Od minus 10, tak. 40 minut ładowania chyba to jest. No wow, naprawdę wow. Tutaj wszystkie tam bajery. No i dobra, na razie to odłożymy. I to, co najbardziej mnie interesuje z tego wszystkiego, to jest quick drive, czy jak to się nazywa. Czyli szybki zaczep do pasa na właśnie na metrówki, co nie? I to otworzymy i to zamontujemy za chwilę właśnie na miary, bo sam jestem ciekaw, jak to pracuje. Jestem ciekaw, czy to będzie fajniej pracować niż na przykład Click System, który ja używam na co dzień, co nie? Jak kojarzycie, no to wiecie, że tego używam, co nie? A co najfajniejsze, że ten Quick Drive, czy jak to się nazywa, jest naprawdę tani, bo on kosztuje około 27 zł, jak dobrze pamiętam. I gdzie mamy w zestawie dwa mocowania, dwóch metrówek, plus uchwyt do paska. Uchwyt do paska ma tutaj metalowy haczyk, gdzie możemy zamontować coś dodatkowego. Tutaj mamy tu na zasadzie wszystko, jak to się mówi, zacisku do paska. Ja teraz sobie założę, bo sam jestem ciekaw, jak to będzie funkcjonować. Czy to da się odpinać jedną ręką? Demontujemy i montujemy na szybkiego. Weź demontuj i zamontuj na szybkiego. No dobra, zrobimy to. Najpierw założymy to na piątce. No powiem wam, że fajny temat, że producent ma taki bajer indywidualnie. Pewnie to można zamontować do wszystkich miar. Ja to na pewno sprawdzę. No ale tutaj na razie montujemy dedykowanie. Zobaczmy, jak to się odpina. No powiem wam, że pracuje to świetnie. Naprawdę. Trochę ciężko na początku, ale myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Fajny temat jest tutaj z tym zaczepem. Czekajcie, zdemontuję. O, właśnie, o to chodzi, że ciężko go zdemontować, ponieważ to mocowanie ma taki zawijas, taki haczyk od spodu, gdzie zawija się pod pasek, co nie? Ale zobaczcie, jak to pięknie chodzi. Zwalniamy przycisk i miara sama wyskakuje. Widzicie? No mega, naprawdę mega. Dzisiaj, tak jak mówię, to jest otwarcie paczki, żadnych zbliżeń. Ja to nagram odcinki osobno, jak jeszcze muszę dokupić jeszcze jedną miarę, która mi wpadła w oko, i nagram odcinki ogólnie na temat właśnie Comelona, co nie? No mega, dobra. Montuję na 8, bo jestem ciekaw, jak to będzie na 8 się zachowywać. Naprawdę spoko, jeszcze łyknim kawki. Nie ma to jak kawka po pracy. Normalnie zdążyłem przyjechać, zaczęło padać. To jest ciekawe. Dobra. Zamoczmy, załóżmy. Dobra, próba. Jeszcze raz. I tu będziemy odkładać.
No powiem wam, że ma to sens. Jeszcze muszę zobaczyć jeden temat, czyli założyć to na boczne zapięcia, tak jak tutaj mam klika, znaczy klika, ta w builda mam kliptecha zamontowanego do metrówki, jak w pracy używam, ale zobaczmy jak tutaj zamontuję. Czy to będzie przeszkadzać w czymś? Kurde, powiem wam, że naprawdę ma to sens. Nie patrzę się nawet. Samo wpada. Wiadomo, kwestia przyzwyczajenia. Ale powiem wam, mistrzostwo. Nic dodać, nic ująć. Naprawdę spoko to się prezentuje. No cóż, metrówki mykają od jutra w teren. Kameleona też zaraz przerzucę tego malutką piąteczkę, bo to będzie moja metrówka, która będzie zawsze przy mnie. I jest naprawdę spoko ona. Malutka, podręczna. 74 mm ta ma. Ta ma 73 mm. A ta ma 76 mm. No znowu producent, kurde, nie dał jednakowych dystansów. Ale powiem wam, że naprawdę fajnie. O, ta to jest mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o wagę. I co wam powiem, że między tą miarą a tą, która jest, zobaczcie, większa, grubsza, jest niewielka różnica wagowa. Coś czuję. 276, 211. I tutaj mamy taśmę 19 mm, a tutaj mamy 25 plus magnes. Ogólnie bardzo elastyczne i lekkie miary. Taśmy, nie odczuwam ich w porównaniu do, nie wiem, Stanleya na przykład. Tutaj czuć, że ta taśma jest naprawdę gruba. A tutaj, no to jest bardzo, ale to bardzo nieodczuwalne naprawdę. Takie fajne, giętkie. A w tej tak samo. Oczywiście kabelek mamy w zestawie, żeby nie było. Jest kabelek, więc trzeba ją naładować. No i ruszasz w temacie. Ciekawe. Jedynie do czego mógłbym się przywalić w tym momencie z wejścia od razu, że tutaj nie mamy zaślepki. Ale to akurat mały szczegół, bo ja mam końcówki magnetyczne do ładowania, więc tutaj zaślepię i będzie sztosik, ale ogólnie taki temat, że no nie, że po prostu nie jest to zaślepione. Od przodu dioda, zobaczcie, podświetlana. Fajny temat, ponieważ mamy to w ciemniejszych pomieszczeniach, zobaczcie jak ładnie widać skalówkę. Pięknie widać. Widzicie? Sztosik jest. Naprawdę jest sztosik. Podoba mi się. To też mi się podoba, metrówka. Bardzo fajnie wygląda. Co mi się podoba, to fajny haczyk ma. Zobaczcie, haczyk ma od dołu i od góry. O tutaj. To jest ciekawe. Że można fajnie ją chwytać odwrotnie, co nie? No. Sztosik. A w tej magnetycznej mi się podoba, że ten hak nie jest duży. Zobaczcie, nie jest szeroki. Co jest naprawdę dla mnie dużym atutem. Dobra, tyle w temacie na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, czy może używaliście, czy może używacie, posiadacie. Jesteście ciekawi, oczywiście zapraszam was na sklep ABC. Wszystkie namiary dostaniecie w opisie. No i może wrzucę wam od razu linki do tych metrówek, żebyście też nie szukali. Więc serdecznie zapraszam. I co? Widzimy się w następnym odcinku, bo tutaj kolejna paczucha czeka. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć.